Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będę poruszał temat związany z ekumenią. Ekumenia trzy razy nie. Dlaczego powinniśmy powiedzieć otwarcie ekumenii nie i z czego to wynika? Z uwagi na to, że ekumenia często jest podawana w sposób bardzo taki, byśmy powiedzieli, słodziutki, to jest bardzo miłe spotkania. Widzimy w telewizji, w internecie, w prasie, jak to miło się spotykają, poklepują, wymieniają poglądy, uśmiechy. Pełne zadowolenie, wszyscy są zachwyceni, zadowoleni, ale musimy zrozumieć, że każda sytuacja ma swoje jedno dno, drugie dno, czasami trzecie dno. Trzeba się dokopać czasami do tych prawdziwych intencji tego, co się dzieje, żeby w ogóle zrozumieć tę ekumenię. No, wszyscy tak ekumenia, będziemy jedno i tak dalej, no ale pomyślmy trochę bardziej nad tym, bo już przecież apostołowie i Stary Testament bardzo dużo mówił na temat ekumenii. Przestrzegał wręcz przed takimi spotkaniami. Pierwszy temat z trzech to jest zacieranie różnicy pomiędzy tym, co jest święte, a tym, co jest nieświęte. Apostoł Paweł już na ten temat bardzo szeroko wypowiedział się w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, tam od 14 wiersza. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącymi, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. No, apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, że nie ma społeczności. A kluczowym słowem ekumenii jest współpraca. Współpraca, możemy powiedzieć, Kościoła Bożego, Świątyni Bożej. Świątynia Boża jest, Kościół Boży jest wciągany we współpracę z niewiernymi, z Bieliałem, z bałwochwalcami i z miejscem, gdzie Bóg nie przebywa, z nieczystościami. Dlatego też, jaki ma tutaj udział Kościół Boży? Dlaczego Kościół Boży daje się wciągnąć w te wszelkiego rodzaju zagrywki? My oczywiście jako wierzący zapomnieliśmy o podstawowej rzeczy, że na ziemi jest szatan. On tutaj dokazuje, on tutaj działa. On nie zostawi nas w spokoju, on działa na różnych poziomach. Za chwileczkę dam kilka przykładów, że zobaczymy, że jego działanie jest naprawdę wielokierunkowe. To nie jest tylko, że tam widzimy szatana, może jakieś tam złości i tak dalej, ale szatan naprawdę jest wyspecjalizowany i ma różne agendy, różne działy, które podkopuje w ogóle działalność Boga i Ducha Świętego na tej ziemi. Współpraca to jest tam kluczowym słowem ekumenii, to jest tworzenie więzi. Zaprzyjaźniamy się, to jest coś jak małżeństwo. Wchodzimy w dane małżeństwo z daną osobą. A małżeństwo to przede wszystkim no, dużo polega na kompromisach. Współpraca, współpracujemy wtedy na rzecz osiągnięcia wspólnych celów, zadań,
rozwiązywanie problemów i poprzez te różne cele, zadania zostaliśmy wciągnięci w ekumenię. I oczywiście przedstawia się nam pewne teksty biblijne i pewną logikę, że to nie jest dobrze, jeżeli ciało Chrystusowe jest rozszarpane, powinniśmy złączyć to i tak dalej. I w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że wrogowie krzyża są traktowani jak jak przyjaciele, jak współpracownicy, zamiast traktować ich jak wilki. Wilki w owczej skórze. No, zapomnieliśmy chyba o tym tekście biblijnym, że jest stado Boże, jest dobry pasterz, ale są i też wilki. Spośród was samych powstaną, apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, w rozmowie z osobami, którzy byli pasterzami, powiedział: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nieoszczędzające trzody. Nawet spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. To słowa są zapisane prawie 1900 lat temu. Minęło 1900 lat temu i my sobie wyobrażamy, że jest spokój. Szatan w obecnym czasie używa też ekumenii do zwiedzenia. Bóg, apostoł Paweł mówi: nie ciągnij, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernym. A ekumenia mówi: czy to rzeczywiście jest prawda? Czy Panu Bogu by się nie podobało, żebyśmy współpracowali? Zgoda, wszyscy jesteśmy dziećmi. No i takimi argumentami zasypują nas. Ale Słowo Boże wyraźnie mówi: wyjdź spośród niego. Wiele razy Biblia mówi: wyjdź, wyjdź z Babilonu. Abrahamowi też powiedział: wyjdź z Ur Chaladejskiego. Lotowi: wejdź, wyjdź z Sodomy i Gomory. Izraelowi powiedział: wyjdź z Egiptu. Oni mieli się odłączyć od tych środowisk bałwochwalczych, środowisk, gdzie jest kult materii, gdzie czci się rzeczy stworzone przez Boga. Stwórca jest na drugim miejscu. Oni oczywiście mają swoją bardzo ładną argumentację, ale ta argumentacja to jest, jak to się mówi, tylko do przekonania osób, które są słabo utwierdzone, które nie są kierowane Duchem Bożym. Tak więc przejdźmy do pierwszego takiego, byśmy powiedzieli, spotkania ekumenicznego, jak to Izrael opuścił Egipt, państwo totalnie bałwochwalcze, gdzie byli posągi, no, które pozostały do dnia dzisiejszego, wspaniałe świątynie, monumentalne dzieła myśli ludzkiej, ale to wszystko to było bałwochwalstwo. I teraz Izrael wyszedł na pustynię, gdzie nie było nic. Był Bóg. Bóg jest duchem. I Bóg chce, aby mu oddawać cześć i chwałę w duchu i w prawdzie. I Izraelitom brakowało właśnie tego. Ale chociaż oni byli jakoś na pustyni, oddzieleni od wszystkich narodów, no tam przechodzili przez pewne miejsca zamieszkałe, to jednakowoż szatan ich nie zostawił w spokoju. Przed tą historią opisaną w 4 Mojżeszowej, 4 rozdział, jest sławne zdarzenie, że chcieli rzucić urok na Izraela, klątwę, przekleństwo, no nie udało się. Tak więc wrogowie, Moabici, Amonici,
wrogowie Izraela wymyślili całkiem inny podstęp. Podstęp ten polegał na tym, no zgodnie z zasadą, która jest dosyć powszechnie stosowana, gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. I gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogiem. Izrael sprzęgnął się z Baal Peor, wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Okoliczne kulty były kultami bałwochwalczymi, nierządnymi. Uprawiano tam prostytucję sakralną, no ktoś tak sobie wymyślił, takie coś. I kapłani Moabicy i Amonici wymyślili właśnie taki chytry plan, no wysyłając przepiękne kobiety, aby zaprosiły mężczyzn na spotkanie ekumeniczne. To było spotkanie ekumeniczne. Wspólnie będziemy się tutaj uprawiali prostytucję. U nas jest zezwolona prostytucja. Panu Bogu się bardzo podoba prostytucja. Następnie będziemy pokłon oddawali bożkom, spożywali te ich ofiary i tak dalej. No, totalne zepsucie i Izrael wszedł właśnie w tę ekumenię. Ekumenię wszedł. Czyli po prostu, jeżeli nauka z tego wynika taka, jeżeli was zapraszają na jakiekolwiek spotkanie ekumeniczne, no zapraszają. No wyślą zawsze najlepszych przedstawicieli, najbardziej miłych, sympatycznych. Może jakieś piękne kobiety wyślą. Będą was kusili, że tu będzie bankiet, będzie muzyka i tam dalej. I teraz na ile ty jesteś mocny duchowo, żeby powiedzieć nie? Z kim ty chcesz mieć społeczność? Społeczność z niewiernymi czy społeczność z Bogiem? Bóg dał program dla każdego nas przez Abrahama, 1 Mojżeszowa, 17 rozdział, 1 wiersz, gdzie jest powiedziane: Jam jest Pan Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną, bądź doskonały. Bóg jest wszechmogący, może wszystko uczynić. I dlatego mówi nam wyraźnie: bądź ze mną w społeczności. Jeżeli ze mną jesteś w społeczności, to będziesz dążył do doskonałości. Nie bądź w społeczności z Amonitami, Moabitami, Babilończykami i którzy uprawiają nierząd. W Piśmie Świętym w ostatnim okresie historii świata, właściwie już żyjemy w tym okresie, jest ten wielki Babilon, matka nierządnic, matka prostytutek, z którą uprawiali nierząd wszyscy mieszkańcy ziemi. Wszyscy mieszkańcy ziemi zostali zaproszeni, tak jak Izraelici, uprawiać nierząd z Moabitkami, a współczesny świat uprawia nierząd z wielkim Babilonem. Oczywiście potrzeba tego duchowego wzroku. Trzeba prosić Boga o to, aby pokazał ci ten prawdziwy Babilon, nierząd babiloński, przed czym masz uciekać i przed czym masz się chronić. Kolejna historia z działu ekumenii to jest za czasów króla Ahaza, druga Księga Królewska, 16 rozdział. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby spotkać się z Tiglatem Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Oczywiście tam jest cały opis tego wydarzenia. Jak to dokładnie było. Pierwszy podstawowy błąd, że król izraelski
pojechał do swojego kolegi, króla asyryjskiego. No i wiadomo, z okazji takiej wizyty król jest bardzo mile witany, no, robi się wszystko, żeby go zadowolić, podkazują mu się najpiękniejsze rzeczy, uczty, tańce, muzykę. I król asyryjski pokazał mu ich świątynię, ich cały kult, jak oni to robią. I tutaj Achaz złapał haczyk. Spodobał mu się bardzo ołtarz, na którym składano ofiary. Tak bardzo mu się spodobał ten ołtarz, że pomyślał sobie, że ten ołtarz, który jest w Jerozolimie, w świątyni Bożej, on jest taki jakiś trochę surowy, bardzo taki, no, bez tych ozdób przeróżnych. No to jest coś takiego, ja mieszkam w Krakowie, jakby pójść do kościoła mariackiego na rynku, zwiedzać i bezpośrednio z tego kościoła mariackiego pójść do dzielnicy żydowskiej i wejść do synagogi. No to jest niebo a ziemia. No w synagodze gołe ściany, tam nie ma nic. Żadnych witraży, goła ściana. No, żadnych obrazów, nie ma nic. No to abyśmy w jakimś pomieszczeniu bez mebli byli. I tu właśnie król Achaz daje prykaz Uriaszowi, no proszę, jak to się mówi, zbudować ołtarz i ten ołtarz Pan Bóg sam nakazał zbudować, sam Pan Bóg dał plany, sam Pan Bóg dał rozkaz. To jest pomysł Pana Boga, nie jakiegoś Salomona i tak dalej, on tylko to wykonał, był tylko wykonawcą planów Bożych. Nakazał ten ołtarz przesunąć gdzieś tam w kąt, a ten ołtarz asyryjski postawić. No na pewno współczesny człowiek, patrząc na to, no to by się zachwycał. No jaki piękny ołtarz. Ojej, ojej. Ten asyryjski jest ładniejszy, a tamten taki skromny. Ale religia Boga to nie jest religia materialna. Się nie zachwycamy materią. To jest religia ducha. Trwaj w społeczności ze mną. Nie buduj sobie piękne ołtarze. Ołtarz, który Izraelici w pierwszej kolejności mieli budować, to oni mieli budować z kamienia nieociasanego. Zwykłe kamienie układali. Albo ziemię układali. Tam nic nie mogło być jakieś rzeźbione. Kompletnie. A później ludzie zaczęli wymyślać różne rzeczy. No i później, proszę doczytać sobie tą historię, później ten Achaz to już w ogóle z tym ołtarzem zaczął różne dziwne rzeczy czynić, które nie powinien ten czynić, był tak zachwycony tym ołtarzem i myślał, że całe niebo będzie mu klaska. No, Achazie, pięknie zrobiłeś, piękny ołtarz, a to było totalne przekroczenie prawa Bożego. Kolejna historia jest, można powiedzieć, jeszcze bardziej ciekawa. To jest historia takiego ekumenizmu, tego dłuższego ekumenizmu, gdzie działający na polu ekumenizmu strona, można powiedzieć, przeciwna, wykazała się dosyć długim, takim stanowczym działaniem i bardzo wielkim sprytem. No, ja podziwiam, że z pozycji totalnie przegranej nagle osiągnęli niesamowite sukcesy. Wszystko to jest opisane w księdze Nehemiasza. No nie będę szczegółowo opisywał to wszystko. Związane to jest z Tobiaszem Amonitą. Właściwie od pierwszych rozdziałów ten Tobiasz Amonita jest wspominany jako wróg Izraelitów.
jak to się mówi, taki zaciekły wróg Izraelitów, bo kiedy Nehemiasz wrócił na rozkaz królewski, króla Artaxerxesa, przyjechał do Jerozolimy, aby rozpocząć odbudowę Jerozolimy, no to okoliczne narody mu się to bardzo nie podobały. Chcieli, aby Izraelici byli, jak to się mówi, ciągle w takim stanie poniżenia. Chociaż król Artaxerxes dał zezwolenie, to dookoła mieli niesamowitych wrogów i szczególnie ten Tobiasz Amonita, który na różne sposoby chciał tę budowę wstrzymać. Między innymi zaprosił, w jednej chwili zaprosił Nehemiasza na naradę. Na naradę zaprosił go, ale Nehemiasz nie dał się skusić na tę naradę, bo Tobiasz powiedział, Nurze, zejdźmy się razem na naradę w Kefirim, w Dolinie Ono, lecz oni mieli złe zamiary wobec, szósty rozdział. Oni mieli bardzo złe zamiary, no i chcieli go tam zabić. Rozwiązać ten problem definitywnie. I w pewnym momencie Nehemiasz musi wrócić do króla, aby zdać mu relację z tego, co on robi w Jerozolimie. Oczywiście ta podróż nie trwa krótko. Się idzie setki kilometrów, nie idzie się prostą linią, bo to jest pustynia, idzie się takim okrężną drogą. I to chyba trwało parę lat. I kiedy Nehemiasz przyjeżdża do Jerozolimy, to nie może poznać tego, co Izraelici zrobili. Nehemiasza 13 rozdział. Gdy to się stało, mnie nie było w Jerozolimie, gdyż w 32 roku Artaxerxesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót, a gdy przybyłem do Jerozolimy i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego. Wielki wróg Izraelitów, który chciał zabić przywódcę, który ciągle słał donosy, ciągle tam przeszkadzał, ciągle je wyzywał, w pewnym momencie zmienił taktykę i zaczął inaczej działać, w taki sposób, że dostał mieszkanie w samej świątyni. Jakbyśmy powiedzieli, w kościele mariackim zakrystię usprzątnięto i tam wstawiono meble i dano pokój dla na przykład Bin Ladena. Ludzie drodzy, to się w głowie nie mieści. Tym bardziej, że w 13 rozdziale, na pierwszym wierszu i drugim, jest wyraźnie powiedziane, jak Izraelici powinni traktować Amonitów i Moabitów. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Amonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli z synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał, ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. To było prawo, że Amonita i Moabita nie wejdzie do świątyni Bożej. To było prawo. A Izraelici co zrobili? Mieszkanie mu nawet zrobili w świątyni. Nehemiasz był zaszokowany, co ten arcykapłan zrobił. I proszę sobie wziąć pod uwagę, to jest bardzo ważna nauka, że odstępstwo nie idzie od dołu.
do prostych ludzi. Zawsze ono idzie od góry. Królów, od kapłanów, od pastorów, ci, którzy wykładają, zarządów, episkopatów, soborów i tak dalej. Tam idzie główne odstępstwo. Prosty lud nie ma czasu namyśleć. Ani tam król mu powie, to on to robi. Nawet się nie zastanawia, boi się o swoje życie. I w historii chrześcijaństwa zdarzyła się podobna sytuacja. Mianowicie, kiedy reformacja się bardzo rozwijała, kiedy było bardzo duże zapotrzebowanie na Biblię, jeden z wydawców Biblii w rozmowie z jakimś biskupem rzymskokatolickim powiedział, że dojdzie do takiej sytuacji, że prosty rolnik, który orze w polu, będzie znał lepiej Słowo Boże, Biblię, od księdza. Że on będzie miał w domu Biblię, on będzie Biblię studiował, on będzie ją starał się zgłębić, Duch Święty będzie na niego działał. My popełniamy błąd, mówiąc, o, oni studiowali teologię, oni mają wyższe szkoły, mają tytuły profesorskie i tak dalej. Nie, to nie jest to. Musimy zdać sobie sprawę, że często jest tak, że te osoby wykształcone idą w pierwszym rzędzie. Jak widziałem ostatnio osoba wykształcona, ona w pierwszym rzędzie, nie w pierwszym, tylko tam gdzieś tyle idzie, w procesji bałwochwalczej. No to byłem zaszokowany. Bierze udział w bałwochwalczych spotkaniach. I kiedy te Biblie były rozpowszechnione, tworzono towarzystwa biblijne, aby jeszcze bardziej Biblię rozpowszechniać, jeszcze taniej. I była taka sytuacja, że no to przeraziło Watykan i papież Grzegorz XVI, 8 maja 1844 roku wydał encyklikę Inter Principaus, potępiające towarzystwa biblijne. Jest tak zwane też brytyjskie i zagraniczne towarzystwa biblijne z uwagi na to, że Anglia wiedzie tutaj prym w tym wszystkim poprzez fantastyczne wydanie Biblii króla Jakuba. I ta encyklika potępiała towarzystwa biblijne, że wydają Biblię bez upoważnienia Watykanu. Szczególnie były potępione przekłady dokonane przez luteran, kalwinów, przekłady Biblii hiszpańskiej, tak zwanej Biblia Niedźwiedzia. I proszę sobie wyobrazić, że 150 lat później te brytyjskie towarzystwa biblijne przyjmują do swoich zarządów te osoby, które potępiały ich, które ich przeklinały. Taka sama sytuacja jak z Tobiaszem Amonitą. I oni nie zauważyli tego, że osoby, które były przeciwko nim, które zwalczały ich, klątwy rzucały, wiele tysięcy Biblii było palonych i osoby, które też te Biblię studiowały. I nagle prześladowcy znajdują się w zarządach tych. Tych towarzystw. Przejdźmy teraz do drugiego tematu. Temat drugi to jest to, że jest zła koncepcja lokalnego zboru kościoła wierzących, kościoła Pana. Na czym ta w ogóle zła koncepcja kościoła polega? Przede wszystkim
Kiedy Kościół przyłącza się do danej wspólnoty wszystkich wierzących, następuje tak zwane zneutralizowanie tego Kościoła. Ten Kościół, jak to się mówi, nie ma już w ogóle nic do gadania. On się staje takim maleńkim trybikiem. Właściwie wszystko rozgrywa się na górze. W całej hierarchii wszystko się rozgrywa. Ten mały Kościół, on nie ma nic do gadania. Chociaż Biblia mówi bardzo, bardzo wyraźnie, że Kościół to jest wspólnota. Nie ma tam różnicy między wierzącymi. I wierzący zapomnieli o tym, że Kościół założony przez Jezusa Chrystusa jest obiektem ataku. Kościół z jednej strony działa w tym Kościele Duch Święty, a z drugiej bramy piekielne go atakują. Czasami wydaje się nam, że te bramy piekielne przemogły go. Ale zawsze gdzieś zostaje jakaś resztka. Kiedy czytamy Apokalipsę, tam jest listy do 7 zborów w 2 i 3 rozdziale, Chrystus opisuje stan tego Kościoła. Jednym z najgorszych grzechów tego Kościoła, bardzo często powtarzany, jest tak zwany Nikolaici. Nienawidzę uczynków Nikolaitów. Kto to byli Nikolaici? Oczywiście przeciwnicy starają się to zneutralizować, że to jest takie coś innego, ale Nikolaici to była grupa w Kościele, która starała się spowodować różne klasy, różne grupy. Grupa laików i grupa duchownych. Dwie różne grupy. Oczywiście ta grupa laików jest na dole, a duchowni są u góry. Oni tutaj rządzą wszystkim, rozkazują, oni mają władzę. Kościół lokalny nie ma nic do gadania. My tu w Rzymie jest urząd nauczycielski. Oni podają wszystkie prawdy. Zapomniało się o tym, że Bóg nie ma względu na osobę. Bóg działa przez wszystkich ludzi. Nawet przez takie najdrobniejsze istoty. I te kościoły są atakowane przede wszystkim tak. Fałszywi nauczyciele, fałszywi apostołowie, którzy kłamią. Następnie czytamy o tych, którzy zabili Antypasa. Antypas to był grupa ludzi, która się sprzeciwiała powstaniu w Kościele Chrystusowym stanowiska Ojciec Święty. Antypas, antypapa. To była grupa ludzi, która powiedziała, Chrystus wyraźnie powiedział, nie nazywajcie nikogo ojcem, jednego macie ojca, a wy tutaj tworzycie Ojca Świętego, zastępca Syna Bożego na ziemi, zastępca Piotra. I oni się bardzo tym sprzeciwiali. Ale ta grupa została zneutralizowana, bo do dnia dzisiejszego wszelki opór na nic się zdał i ten jest papież jako Ojciec Święty do dnia dzisiejszego. Mamy następnie atak Jezabeli. Jezabeli, synagoga szatana, a ostatni kościół, który będzie na ziemi, to jest ten okres Laodycei, się mówi, ślepy, nagi i ubogi. Niedawno właśnie rozmawiałem z jednym pastorem, któremu właśnie podawałem te wszystkie rzeczy, które się dzieją. A on powiedział mi wyraźnie, ja nie widzę w tym nic złego. Nie widzę w tym nic złego. Ja mu wówczas odpowiedziałem, jeżeli ty nie widzisz nic złego, to znaczy, że diabeł wykuł
tobie oczy. Jesteś ślepym Laodyczyjczykiem. Nie widzisz w tym nic złego. Jesteś ślepy. Tak samo jak Izraelici, oni nie widzieli w tym nic złego, że uprawiają mierząc z Moabitkami. Nie widzieli w tym nic złego, że Tobiaszowi Amonicie zrobili mieszkanie w świątyni. Nie widzieli w tym nic złego, że zamienili ołtarz Boga na ołtarz asyryjski. Nie widzę w tym nic złego. To jest właśnie to, jeżeli ty już mówisz, ja nie widzę w tym nic złego, to już masz poważne problemy. Kościół musi być nastawiony na ostre sprzeciwianie się odstępstwu. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Głoś słowo, bądź po gotowiu, w każdym czasie, dogodnym, niegodnym. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. No, nastanie taki czas, że ludzie nie będą lubili prawdy. Oni będą chcieli bajeczki. Oni będą chcieli, żeby księża i pastorowie mówili im piękne historie, aby przychodzisz do kościoła i w tym kościele czujesz się dobrze, o, jakie piękne kazanie było, o, jak ksiądz czy pastor pięknie do nas przemawiał i tak uspokajał, usypiał nas, ale zapominamy, że zadaniem przywódców jest Kościoła, karć, grom, napominaj. Głoś Słowo Boże. Oczywiście według Słowa Bożego, nie według jakiegoś twojego własnego pomysłu. No, moje własne widzimisię stawia. No i w wielu kościołach na pierwszym miejscu jest stawiane słowo księdza. No, ksiądz wie lepiej, bo on studiował. No, on wszystko wie najlepiej. No ale ty masz Pismo Święte, ty możesz być nawet mądrzejszy od księdza, jeżeli Duch Święty cię oświeci. Czy ty odwracasz ucho od prawdy, a zwracasz się ku baśniom? Czy ty jesteś sługą Jezusa Chrystusa? Trwasz w społeczności z Jezusem Chrystusem? Trwaj w społeczności z Nim, ucz się od Niego. Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, no, dosyć ostro przemawiał do ludzi. Nie tylko takie ble, 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 ładnie jesteście, kochamy się, lubimy się, no, miłość Boża, oczywiście z jednej strony miłość Boża, ale Chrystus mówił też o ogniu piekielnym, o karze, która spadnie na ludzi. I my musimy ostrzegać ludzi przed tym wszystkim, ale Kościół usypia, Kościół się tym nie zajmuje. Przychodzimy na nabożeństwo, tam godzina, może w niektórych kościołach jeszcze dłużej. No i potem szybciutko do domu. No i tyle Ewangelii na dzisiaj. Są oczywiście osoby bardziej zaangażowane, ale w większości to jest tak, odprawiłem swoje i do domu. Teraz przejdziemy do trzeciego, ostatniego tematu, na którym powinniśmy powiedzieć nie. Tak powiedzieliśmy, nie dla kościoła takiego cukierkowatego, słodziutkiego, ale kościoła, który ma charakter, który chce być prostym kościołem, może być prześladowanym kościołem, wyzywanym kościołem od sekt, ale jest Kościołem Pana. I teraz trzeci bardzo ważny punkt. Zdobywanie ludzi dla Chrystusa bez względu na cenę. Oczywiście, co jest dobrego w polityce, gdzie w polityce osiąga się cele bez względu na cenę, łamie się prawa,
nas nie obowiązują, my mamy własne prawa. Ale ta zasada nie obowiązuje w religii. W religii mamy zasady. Mamy Boga, który określa prawo. Mamy wierność Bogu, Jego Słowu. I to jest ramami dla naszego życia postępowania. Zdobywanie ludzi dla Chrystusa bez względu na cenę? Nie. Chociaż powinniśmy być skłonni poświęcić swoje życie dla zbawienia innych, to nigdy nie powinno to być naszą najwyższą motywacją. No, zapisuję się do ekumenii, no bo będę głosił Słowo Boże, wchodzę w relacje z niewiernymi, aby ich nawrócić, no pójdę na ich spotkania, na ich nabożeństwa, no tam może przyklęknę, może pewne rzeczy będę łamał. Ostatnio rozmawiałem z pastorem, zarzucałem mu, że łamiecie jedno z przykazań dekalogu w swojej działalności. On powiedział, no dla dzieła Bożego to robimy. Dla dzieła Bożego. No dla dzieła Bożego. No, to smutne to jest, że przykazania Boże łamiemy dla dzieła Bożego. To jest coś takiego, jak Pan Jezus powiedział, że przyjdzie czas, że będą was zabijać, myśląc, że przysługę czynią niebu. Że Pan Bóg mówi, no dobrze, brawo, brawo, dobrzeście tam spalili Husa na stosie. To mi się podoba. Niebo klaska, jest zadowolone. Oczywiście Chrystus powiedział, z uwagi nie poznali, że nie mają poznania, nie mają wiedzy, co Bóg od nich wymaga, jakie wymagania Bóg stawia. A człowiek no, wymyśla różne rzeczy i wiele rzeczy mówi dla dzieła Bożego to robi. Łamie przykazania dla dzieła Bożego. Zdobywanie dusz ludzkich kosztem nieposłuszeństwa Słowu Bożemu, czy też łamanie Bożego dekalogu, to nie jest cena, jaką mamy płacić. To jest filozofia jezuicka, gdzie cel uświęca środki. I w ten sposób usprawiedliwia się te obrzydliwości, że dla dzieła Bożego to robimy. Chrześcijaństwo ma mieć pewne zasady. W pewnym momencie musimy powiedzieć nie. Nie będę tego robił. Nie. I koniec. Ewangelizacja powinna być przede wszystkim skoncentrowana na Bogu, na krzyżu Jezusa Chrystusa, na mocy Ducha Świętego, aby Pan Bóg pobłogosławił nasze dzieło. Tak więc wchodząc w jakieś relacje, z innymi osobami, z innymi wspólnotami, chociaż byłyby to takie, byśmy powiedzieli, szlachetne relacje. Niedawno jeden z pastorów powiedział, no idźcie tam do nich, zapytajcie się, wejdźcie w jakieś relacje, w jakieś współpracę, wspólnie jakieś przedsięwzięcia charytatywne czyńcie. Nie. Kiedy apostołowie przychodzili do danej miejscowości, aby głosić Słowo Boże, nie chodzili po przywódcach religijnych, aby się tam z nimi spotkać. Szli do prostego ludu głównie. Nie spotykali się z przywódcami. Nie tworzyli jakichś wspólnych programów. No, Izraelici w drodze do Kanaanu, to no, nie do pomyślenia było, żeby Bóg coś takiego powiedział. Bóg to zwalcza wszystko. Tak więc podsumowując nasze zagadnienie, ekumenia jest w obecnym czasie jest wielkim zwiedzeniem.
które doprowadziło do tragicznych sytuacji. Najbardziej tragiczną sytuacją jest to słowo dla. To słowo dla. Poprzez współpracę ekumeniczną w wydaniu Biblii ekumenicznej, oto pokażę, to jest ciąg ekumeniczny. Tutaj mamy osoby, które się podpisują pod tym, co w tej księdze jest, przywódcę kościołów. Mamy chyba 11 kościołów podpisanych. Mamy tutaj Nowy Testament ekumeniczny, gdzie podpisują się też przywódcy kościołów, które są w ekumenii, działają. I nie będę poruszał zagadnienia Biblii ekumenicznej. Pod spodem podam linki do fantastycznych filmów, które opisują różnicę Biblii ekumenicznej, a Biblia ta oryginalna, jaka jest prawdziwa Biblia. To są dwie takie serie. I ekumeniczni wrogowie, ci, którzy wciągnęli kościoły protestanckie w ekumenii, oni doprowadzili do tego, że to jest, ja uważam osobiście, że to jest największe przestępstwo, jakie popełnili. Największe przestępstwo, jakie popełniła ekumenia, lansując Biblię ekumeniczną oraz wprowadzając do dekalogu, do 10 przykazań słowo dla. Nie będę obecnie poruszał szczegółowo tego zagadnienia. Osoby, które są zainteresowane, polecam własne studium, własne przemyślenia, znalezienia tego, zastanowienia się nad tym. To jest bardzo poważne, bo wiele osób przeczyta i w ogóle tego nie zauważy. Ale kiedy czytamy i rozważamy te tematy związane z Biblią ekumeniczną, między innymi mam taką książkę w języku angielskim, gdzie bardzo szczegółowo jest wszystko opisane, jakie zmiany, jakie przekręty są stosowane, ale tak jak powiedziałem, największy przekręt tych przekrętów i tych opuszczeń, dodatków jest tysiące. Najgorsze jest to, że dodali słowo dla. Dodali słowo dla. W dekalogu. Chociaż w przypowieści Salomona, 30 rozdział, czytamy, każde słowo Pana jest prawdziwe, on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił, nie uznał za kłamcę. Tak więc ekumenia i kościoły, które bawią się w tą ekumenię, współdziałają w ekumenie, promują tę Biblię i podpisali się pod tą Biblią, zaakceptowali dodanie słowa do dekalogu. Bóg własnym palcem napisał dekalog i ten dekalog jest tak tłumaczony, że jest zmieniany sens przykazania tego, co Bóg ogłosił, jest dodajesz słowo, a on cię zgani i uzna cię za kłamcę. Ekumenia jest kłamstwem, bo promuje kłamstwo. Dodała słowo dla. To jest obrzydliwość w oczach Bożych. Kiedy to przeczytałem, kiedy to
zobaczyłem w różnych przekładach, w różnych językach, byłem przerażony skalą odstępstwa. I oczywiście koncepcja lokalnego kościoła tu totalnie upada, że lokalny kościół, o tym się w ogóle nie mówi, nie przedstawia się temu lokalnemu kościołowi. Ten kościół traktowany jest, tak można powiedzieć, per noga. Hierarchia robi, co chce, tak jak właśnie król Achaz, który po prostu usuwa rzeczy i wstawia w te miejsce. I to jest właśnie z Pismem Świętym. Szatan zaatakował ze wszystkich stron. A najgorsze to jest atak na dekalog. I to, że teologowie, pastorowie, mędrcy tego świata dali się złapać. Najwspanialszy przekład Pisma Świętego to jest King James Version, Biblia Króla Jakuba, gdzie właśnie najdokładniej przetłumaczono Pismo Święte. W Polsce mamy na wzór Króla Jakuba Biblię Gdańską, tak ona się nazywa. W starym, archaicznym jeszcze języku polskim można jeszcze ją kupić. To jest chyba najdokładniejszy przekład Pisma Świętego bez jakiegoś kombinacji. Tak więc reasumując nasze dzisiejsze rozważania. Pierwsze, zacieranie różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym nieświęte. Tak więc nie wchodźmy w społeczność z niewiernymi. Nawet jeżeli oni mówią, że wierzą w Pana Jezusa, wierzą, ale oni inaczej wierzą. To nie jest Chrystus z Biblii. To nie jest Chrystus Ewangelii. To jest jakiś inny Chrystus. Następnie zła koncepcja kościoła lokalnego. Kościół jest wspólnotą, który trwa na straży, który ma prawo, ten nawet najmniejszy, najbardziej niedouczony, on ma prawo zabrać głosu, ma prawo karcić, napominać, jeżeli zobaczył coś złego, a osoby, które stoją wyżej w hierarchii, one nie mogą uciszać tych ludzi, którzy dostali jakieś specjalne objawienie od Boga. My zapomnieliśmy o tym, że Bóg ciągle działa. A wmawiamy sobie, że Bóg działa przez hierarchię. On jest pastorem, on jest tam arcybiskupem, kardynałem, czy jakimś tam jeszcze wyższym, to tam z Bogiem za Pan brat. Kolejna rzecz, zdobywanie dusz do Chrystusa bez względu na cenę. Cena jest najważniejsza. Najważniejszy jest Bóg, Jego słowo, Jego prawo. My nie powinniśmy uginać się, robić się jak plastelina dla innych ludzi. Robić coś, co danym osobom się spodoba. Nie? No nie zgorszmy go, nie mówmy mu wszystkiego. No takie różne podchody w stosunku do danej osoby. Tak więc trzy razy nie dla okumenii. Dziękuję za wysłuchanie Słowa Bożego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.